Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krymiland. Oczywiście standardowo dziękuję za Wasze zaangażowanie w dyskusję, jak i witam nowych subskrybentów. Jestem trochę przeziębiona i na pewno to słyszycie, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość dźwięku. Zapraszam serdecznie na nowy odcinek z serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Schwarzenberg-Schwemkanal znajduje się na granicy bawarsko-czeskiej. Kanał przez prawie 170 lat służył do spławiania drewna i w okresie przedwojennym był ozdobą dworu Schwarzenbergów. Przez lata nie był konserwowany i częściowo uległ degradacji, ale teraz jest on odbudowywany i stanowi atrakcję dla turystów, którzy wędrując pieszo wzdłuż tego XVIII-wiecznego cudu techniki, mogą nawet spróbować poczuć się jak za dawnych lat i spróbować spławić drzewo. Oczywiście to drzewo to tylko małe części tego, co niegdyś było tym kanałem spławiane. Wzdłuż tego XVIII-wiecznego cudu techniki przebiega wiele szlaków turystycznych, jak i rowerowych. Ludzie chętnie, niezależnie od pory roku, wędrują tymi szlakami, podziwiając otaczającą naturę, relaksując się wśród śpiewu ptaków, szumu drzew, jak i odpoczywając na którejś z ławeczek, specjalnie do tego przeznaczonych. Jest 25 listopada 2018 roku. W Szumawie, czyli na terenie pasma górskiego, które znajdowało się 7 metrów od szlaku turystycznego w lesie w pobliżu Nowa Pec, czyli są to tereny Schwemkanal, o którym wspomniałam na wstępie, para spacerowiczów znalazła nagie ciało mężczyzny. Początkowo byli przekonani, że jest to najzwyczajniej w świecie manekin pozostawiony przez ratowników górskich. Jednak kiedy zorientowali się, że nie jest to lalka, szybko powiadomiono czeską policję. Funkcjonariusze, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, po przeprowadzeniu wstępnych oględzin, wezwali prokuratora wraz z lekarzem sądowym, jak i techników. Ciało mężczyzny było nadpalone, co wskazywało na to, że ktoś próbował je spalić. Jednak identyfikacja zwłok była utrudniona, bo po pierwsze mężczyzna nie posiadał dokumentów, a po drugie, nawet gdyby chciano go zidentyfikować przez kartę dentystyczną, to również nie było to możliwe, ponieważ mężczyzna nie posiadał zębów. Jego wiek określono mniej więcej na 70 lat. Policja założyła, że zęby albo zostały perfekcyjnie wyrwane, albo jego proteza, bo taką mógł również posiadać, została wyjęta. Oczywiście celem sprawcy było to, żeby nie można było zidentyfikować ofiary. Po przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, iż znaleziony przez spacerowiczów mężczyzna został uduszony. Czescy śledczy uznali, że wszystkie okoliczności, w jakich znaleziono mężczyznę, jak i wyniki sekcji, wskazywały na to, że padł ofiarą okrutnego przestępstwa. Z uwagi na to, że ofiara została znaleziona na pograniczu trzech państw, Czesi podjęli współpracę z policją niemiecką, jak i austriacką. W każdym z tych państw graniczących z Czechami w pierwszej kolejności sprawdzono, czy zostało zgłoszone zaginięcie mężczyzny o podobnym rysopisie. Niestety ktoś taki nie widniał w ewidencji osób zaginionych. Ale równie dobrze mogło być też tak, że ofiara mogła żyć samotnie, nie mieć bliskich, albo któryś z posterunków policji nie przyjął zgłoszenia zaginięcia od razu i kazano rodzinie, jak to często bywa, odczekać. Mogło też być tak, że zaginięcie nie zostało celowo zgłoszone z wiadomych nam przyczyn. Czeska policja wykonała zdjęcia ofiary, oczywiście twarzy, i wraz z rysopisem opisowym rozesłała dane, jakie udało im się ustalić, do głównych posterunków policji w trzech krajach. W międzyczasie, kiedy poszukiwano drogą medialną kogoś, kto mógłby powiedzieć coś więcej o ofierze, czescy lekarze, patolodzy również działali, a mianowicie podczas oględzin zwłok znaleźli w ciele ofiary stenty w sercu, jak i sztuczny staw biodrowy.
Stenty to plastikowe lub metalowe rurki stanowiące tak jakby rusztowanie rozszerzające chorobowo zmienione naczynia krwionośne. Na tym lekarze jednak się nie skupiali, ale sztuczny staw biodrowy mógł ich doprowadzić prosto do właściciela, ponieważ każdy taki sztuczny staw ma swój numer seryjny, który jest przypisany do danego pacjenta. Wysłano więc do wszystkich klinik w trzech państwach numer seryjny stawu biodrowego z nakazem od prokuratora o ujawnienie danych pacjenta, któremu go wstawiono. Jeśli nie mieliby oczywiście nakazu, to kliniki mogłyby zasłaniać się tajemnicą lekarską, ale w tym przypadku nie mogły już tego zrobić. Wiadomo, cała ta procedura z poszukiwaniem numeru nie trwa chwilę, więc na dane musieli czekać. W tym czasie policja czeska próbowała znaleźć jakiś ślad, dowiedzieć się, co też mogło wydarzyć się na szlaku turystycznym, dość często i licznie odwiedzanym przez turystów. Dlatego też poszukiwali również możliwych świadków, którzy mogliby zauważyć jakichś podejrzanych ludzi, auto, czy też nawet dym. Jednak te działania były szukaniem po omacku, bo tak naprawdę żadnych świadków nie było i pomimo nagłośnienia sprawy nikt się nie odezwał. Po 5 tygodniach od znalezienia zwłok policja czeska mogła w końcu ustalić, kim jest znaleziony mężczyzna i oddać sprawę w ręce bawarskich śledczych. Martwym mężczyzną, znalezionym na szlaku turystycznym niedaleko Nowa Pec, okazał się 69-letni mieszkaniec Grafentraubach w powiecie Straubing-Bügen. Był nim Peter von U. To von przed nazwiskiem było używane w Niemczech i Austrii i oznaczało szlachcica. Kiedyś było to bardzo znaczące, ponieważ samo von dawało również pewne przywileje. W 1919 roku zniesiono jednak monarchię i ten człon, który tak wiele niegdyś znaczył, dziś jest zwykłą częścią nazwiska, choć tacy ludzie z dziada pradziada obracają się w kręgach, w których niegdyś szlachcice powinni się obracać. Ale jeśli chodzi o przywileje, to niestety ten człon nie ma już takiej siły, jaką kiedyś miał. Dziś ci ludzie wśród innych uważani są za zwykłych mieszkańców Niemiec. Nie robi to już na nikim wrażenia, tym bardziej, że ludzie mówią, iż taki tytuł szlachecki można było swego czasu bardzo łatwo kupić. Ale posiadacze tego członu przed nazwiskiem nadal uważają się za ludzi z wyższych sfer. No ale wróćmy do ofiary, którą w końcu udało się zidentyfikować. Peter von U urodził się w 1949 roku w Niemczech. Kiedy miał 3 latka wraz z rodzicami, przeniósł się do Anglii i tam dorastał. Posługiwał się językiem niemieckim i angielskim, ale według tych, którzy go znali, pewniej czuł się mówiąc po angielsku i wolał w tym języku się porozumiewać. Zdał maturę i poszedł do college'u, ale nie skończył go z dyplomem, ponieważ porzucił szkołę, zanim dobrze się tam rozkręcił. Dzięki pochodzeniu, czyli dzięki temu von przed nazwiskiem, jak i koneksjom, Peter założył firmę kosmetyczną. Nie miał oczywiście gabinetu spa, ale rozprowadzał kosmetyki, które były używane i stosowane w takich właśnie gabinetach, ale można je było śmiało również używać w zaciszu domowym. Kosmetyki były pożądane, ponieważ były tworzone na podstawie organicznych składników. Firma odniosła sukces, a Peter, można powiedzieć, był bardzo dobrze ustawiony finansowo. Wprawdzie w działalności jego firmy zdarzały się wzloty i upadki, ale to nie miało większego wpływu na jego luksusowe życie, ponieważ współpracował również z innymi firmami kosmetycznymi, a w 2 z nich był dyrektorem. W wieku 26 lat ożenił się, jednak przez 24 lata związku nie doczekał się potomków, a przez ostatnie lata wspólnego życia z żoną oddalili się od siebie na tyle, że 3 lata przed rozwodem żyli w tak zwanej separacji, która nie była ustanowiona jeszcze przez sąd, ale tak jakby między nimi. Nic tak naprawdę ich już ze sobą nie łączyło. Każdy z małżonków miał swoją sypialnię i nie zależało im nawet na wspólnym spędzaniu czasu. Równolegle ze śledztwem prowadzonym przez bawarskich śledczych, czescy detektywi również próbowali znaleźć sprawcę. Podczas tych poszukiwań okazało się, że w 2007 roku Peter, po tym jak 4-krotnie postrzelił sąsiada ze śrutówki, został skazany na 15 miesięcy pozbawienia wolności. Śrut z biodra pokrzywdzonego lekarze musieli usuwać operacyjnie. Peter pewnego dnia wychylił więcej niż parę głębszych,
i postanowił urządzić sobie w ogrodzie strzelnicę. Poustawiał butelki, wziął strzelbę i zaczął strzelać. Brzęk rozbijanego szkła przeszkadzał sąsiadom w sieście, a co za tym idzie, jeden z nich postanowił rozmówić się z Peterem. Kiedy stanął przy płocie i zwrócił uwagę strzelającemu, ten w odpowiedzi postrzelił go śrutem w ramię. Wówczas sąsiad przeskoczył przez płot i puścił się w stronę Peta w celu odebrania mu strzelby. W tym czasie posiadający broń strzelał do biegnącego w jego kierunku sąsiada. Kiedy śrut z bliskiej odległości trafił w biodro, sąsiad wycofał się i powiadomił policję. Peta wszystkiego się oczywiście wyparł, nie tylko podczas przesłuchania, ale również na sali sądowej. A w związku z tym, że jego działania były spowodowane prowokacyjnym zachowaniem sąsiada, upominającego go o spokój, został skazany na 15 miesięcy pozbawienia wolności. Adwokat wnosił o zawieszenie tych 15 miesięcy, ale niestety sędzia nie widział powodu, żeby zawieszać wyznaczoną już karę. Chciał nie chciał, Peta musiał iść za kratki. Zanim jednak poszedł za kratki, sprzedał posiadłość i, jak to pisali dziennikarze, posiadając jeszcze jakieś resztki honoru, wyprowadził się. Z tego właśnie powodu śledczy początkowo podejrzewali, że mógł zostać pozbawiony życia z zemsty. Oczywiście chęcią zemsty miał się kierować postrzelony wówczas sąsiad. Jednak ten trop okazał się ślepą uliczką. W marcu 2011 roku 62-letni wówczas Peta na jednym z bankietów organizowanych w Ogrodzie Królowej, oczywiście chodzi tu o królową Elżbietę, poznaje piękną i czarującą Amerykankę Cheryl Butts. Jej błękitne, błyszczące oczy tak bardzo go zahipnotyzowały, aż zwrócił uwagę na siebie siedzących obok gości. Nie mógł oderwać wzroku od tej pięknej i inteligentnej kobiety. Żadne bodźce zewnętrzne nie były w stanie wybudzić go z tej hipnozy. Takimi słowami opisywał spotkanie z Cheryl po kilku latach. 53-letnia Cheryl studiowała stomatologię na jednym z monachijskich uniwersytetów. Kiedy skończyła studia, nie wróciła do Ameryki, ponieważ poznała wówczas niemieckiego biznesmena, który jej młodej dziewczynie zawrócił w głowie tak bardzo, że o powrocie do ojczyzny nie było mowy. Tym bardziej, że wybranek jej serca jakoś niezbyt optymistycznie patrzył na rzuconą przez nią propozycję wyjazdu do Ameryki. Cheryl wyszła za obiekt swoich westchnień w wieku 27 lat. Po jakimś czasie w 1990 roku otworzyła gabinet stomatologii dziecięcej w Monachium. Praktyka do dziś reklamuje bezbolesne leczenie pod tlenkiem azotu w atmosferze bez strachu, lecząc u dzieci dentofobię. Przez lata jej praktyka rozwijała się i prosperowała na tyle dobrze, że nie tylko zmieniła siedzibę, ale również zatrudniła 4 specjalistów. Prowadzenie gabinetu stomatologicznego wiąże się nie tylko z wejściem w rolę lekarza, ale i przedsiębiorcy, marketingowca, promowca, kadrowca, jak i zaopatrzeniowca. A kobieta potrafiła się odnaleźć w każdej z tych ról. Urodziła 2 córki i można powiedzieć, że wiodła wspaniałe życie. Jednak nie czuła się szczęśliwa, ponieważ jej mąż nie okazywał jej uczuć tak, jakby ona tego chciała. Ogólnie to on jej nigdy nie okazywał tych uczuć. Ale kiedy była młoda, to optymistycznie patrzyła w przyszłość i uważała, że pod wpływem jej miłości mąż się zmieni i zacznie być w stosunku do niej nie tylko ciepły, ale również bardziej wylewny. Mimo to, że zawodowo się spełniała, bo w międzyczasie robiła również doktorat, to uczuciowo życie strasznie się jej nie podobało. Czuła się samotna w związku i nieszczęśliwa. Kiedy zmarła jej matka, postanowiła wszystko zmienić i zacząć od nowa. Powiedziała mężowi, że chce rozwodu, a ten bez emocji, bez żadnych wyrzutów czy też awantur po prostu się zgodził. Po rozwodzie wiosną 2008 roku kobieta wraz z córkami zaczyna nowe życie, przeprowadzając się do Wielkiej Brytanii. Tam jedna z jej córek uczyła się w szkole z internatem. Wróciła do swojego hobby, zaczęła grać na pianinie i biegać. Jej gabinet w Monachium nie został oczywiście zamknięty, prosperował nadal i to z dużym sukcesem. Cieszyła się życiem, ale nie zapomniała o swojej karierze jako dentystki i bizneswoman. Na jednej z sieci społecznościowych, przeznaczonych do utrzymywania istniejących kontaktów biznesowych, jak i nawiązania nowych kontaktów, oczywiście również biznesowych, wchodząc w jej profil, można przeczytać następujące słowa.
Cheryl jest oddaną dentystką dziecięcą, która wywarła wpływ na pokolenie dentystów rodzinnych i dziecięcych jako klinicystka i wykładowca w Europie. Szkoliła się w Stanach Zjednoczonych i Niemiec. Otworzyła pierwszą praktykę dziecięcą z certyfikatem ISO w Europie w 1990 roku. Założyła Tewdbury LTD w Wielkiej Brytanii i była partnerem, dyrektorem praktyk dziecięcych w Windsorze, Eton oraz Richmond. Założyła również firmę Kindadent, gdzie była dostawcą specjalistycznego sprzętu dla stomatologii dziecięcej. Między 1990 a 2006 była zaangażowana w opracowywanie programów dalszej edukacji dla dentystów ogólnych, jak i tych, którzy specjalizowali się w stomatologii dziecięcej. Obecnie jest na pół emeryturze, mieszka w Dolnej Bawarii i cieszy się nie tylko piękną okolicą, w jakiej przyszło jej aktualnie żyć, ale cieszy się również życiem i swoją praktyką w Monachium. W momencie, kiedy Cheryl i Pitta się poznali, kobieta była wówczas już znaną w kręgach dość wpływowych, jak i bardzo bogatych biznesmenów. Była serdecznie zapraszana na bankiety, które również dość często odbywały się w ogrodach angielskiej królowej. Także to pokazuje, w jakim towarzystwie obracała się ta dwójka ludzi. Cheryl bez żadnych wątpliwości to kobieta sukcesu, niezależna, inteligentna, dobra partia jako przyszła żona, a do tego, jak ją opisał Pitta, piękna. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Przegadali wówczas całą noc, nie zwracając uwagi na innych ludzi. Kiedy mężczyzna nad ranem poprosił ją o numer telefonu, jej z podniecenia aż dech w piersi zaparło, bo uznała, że są do siebie bardzo podobni. Oboje byli po rozwodach, oboje nie czuli się szczęśliwi w swoich związkach, oboje prowadzili swoje firmy z powodzeniem i mieli bardzo podobne hobby. Byli dojrzałymi ludźmi, którzy mieli już jasno określone kryteria tego, czego oczekują od swoich partnerów. Kładli przede wszystkim nacisk na dobrą zabawę, wspólne gotowanie, bo uwielbiali gotować, degustację win, jak i piwa. Cheryl czuła się adorowana, a Pitta jakby czytał jej w myślach i wyprzedzał każde jej życzenie, nie szczędząc przy tym okazywania uczuć. A przecież o takim mężczyźnie, posiadającym inteligencję emocjonalną, marzyła. Pitta nie posiadał własnych dzieci, więc bardzo zależało mu na tym, żeby córki Cheryl go akceptowały i przynajmniej traktowały jak przyjaciela, a nie wroga. Jego kobieta, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia, również nie była pewna tego, czy jej córki zaakceptują mężczyznę, który zawładnął jej sercem. Ale mimo to, iż młodsza nie bardzo była jakoś tak przekonana do mężczyzny, z którym matka teraz spędzała więcej czasu, to z upływem tego czasu go zaakceptowała, co nie znaczy, że traktowała jakoś bardziej serdeczniej. To była tylko akceptacja, ale bez jakichś tam większych wylewności. Szczęście kwitło i 4 miesiące po pierwszej randce, podczas wakacji w Monachium, Pitta poprosił Cheryl o rękę. A ona wzruszona oczywiście się zgodziła. Jak sama powiedziała, miłość w średnim wieku polega nie tylko na znalezieniu partnera, ale również na znalezieniu kochanka. A przy nim czuła się seksowna i przede wszystkim kochana. Para planowała pobrać się za kilka następnych miesięcy, a wesele miało być duże i huczne. Ich plany oczywiście nie zamykały się tylko na ślubie, ponieważ na oku mieli już działkę do kupienia, przeznaczoną oczywiście pod budowę posiadłości. Działka znajdowała się we Francji. Nie zapominajmy, że zanim się poznali, mieli już swoje ogromne domy w Anglii, więc budowa posiadłości we Francji byłaby nie tylko czymś, co ich wspólnie ze sobą zwiąże, ale byłaby też również inwestycją, w którą oboje włożą pewne sumy pieniędzy. Jednego, czego żałowali, to tego, że nie spotkali się wcześniej. Dla wielu ludzi para wydawała się, określając to krótko, nierówną pod względem wykształcenia, ale i pod względem dochodów. Cheryl była po studiach, doktoracie z kilkoma praktykami stomatologicznymi, do tego dobrze prosperującymi, a Pitta miał tylko maturę i rozprowadzał kosmetyki. Choć mimo to, iż nie wiodło mu się źle finansowo, to można powiedzieć, że nie dorównywał w tej kwestii wybrance swego serca. To ona była finansowym potentatem w tym związku. Zakochani jednak nie brali tych porównań do serca. Przecież to nie było ważne, liczyła się miłość, a kasa
Kasa nie jest istotna, pomaga oczywiście w życiu, ale im jej więcej, to tym więcej problemów. Po jakimś czasie, będąc jeszcze w stanie narzeczeństwa, kupili w Bawarii rezydencję liczącą 700 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej z bardzo dużym ogrodem, na którym planowali zbudować małe zoo. A w 2015 roku para w końcu się pobrała. Wesele było luksusowe i huczne, tak jak planowali. Śledczy podejrzewali, że pozbawienie życia Peta von U zostało dokonane na zlecenie, ale prawdę mówiąc nie prowadził jakichś niebezpiecznych interesów. Poza tym od kilku lat był już na emeryturze, więc kto mógłby chcieć się go pozbyć? Dla detektywów zastanawiające było to, że kiedy powiadomiono Cheryl o śmierci jej męża, ta przyjęła to całkiem normalnie, nie pytając o przyczynę śmierci. Było to coś w stylu, zmarł to zmarł i do widzenia. Ale każdy przeżywa inaczej, więc jeśli Cheryl przez lata prowadziła interesy, w których nie zawsze liczą się uczucia, jak i współczucie, uznano, że może po prostu chciała zachować tak zwaną twarz, żeby brukowce nie miały o czym pisać. Jednak detektywi od tej pory zaczęli się jej baczniej przyglądać. Być może przed detektywami nie zalewała się łzami, nie padła na kolana, nie wrzeszczała z rozpaczy po stracie ukochanego męża, ale za to w mediach społecznościowych strasznie rozpaczała. Umieściła również nekrolog przepełniony żalem i rozpaczą. Zacytuję wam tutaj treść tego nekrologu. Niepojęte. Peta David von U, urodzony 16 maja 1949 roku, zmarł 25 listopada 2018 roku. Nasze serca ogarnął ogromny ból. Czujemy tylko smutek, ciemność i potężny żal. Mój ukochany człowieku, zabrałeś ze sobą całe moje poczucie szczęścia. Będzie nam brakowało twojego poczucia humoru, towarzyskości i pozytywnego nastawienia do życia. Grafentraubach, 9 stycznia 2019 roku. W cichej żałobie Cheryl von U, Vanessa i Georgina. O dacie ceremonii pogrzebowych zostaniecie powiadomieni. Prosimy o powstrzymanie się od składania kondolencji. Koniec cytatu. Takimi słowami Cheryl pożegnała ukochanego w mediach społecznościowych, jak i w ważnych miejscach w internecie. Dla śledczych podejrzane było to, że nie zgłosiła zaginięcia męża, który przecież nie dawał znaku życia od ponad miesiąca. Ale na to również było racjonalne wytłumaczenie. W listopadzie była zdruzgotana, ponieważ oznajmiła, że jej mąż odszedł od niej. Swoim pracownikom powiedziała, że Peta wyjechał do Anglii na kilka tygodni. Stąd przecież nie potrzebowała zgłaszać zaginięcia. Był człowiekiem dorosłym, podjął taką decyzję, a ona ją po prostu uszanowała i przyjęła do wiadomości. No ale cóż się takiego stało, że para, która tak bardzo się kochała, 3,5 roku po zawarciu związku małżeńskiego, postanowiła się rozstać? Śledczy uznali, że Cheryl jest po prostu dobrą aktorką, że być może minęła się z powołaniem i powinna robić karierę w Hollywood. Szybko przeszła z roli zrozpaczonej, opuszczonej żony do roli zrozpaczonej, opuszczonej wdowy. Ale ta rozpacz nie trwała długo, bo sądząc po jej postach w mediach społecznościowych, tak naprawdę nie była przepełniona żalem po stracie męża. No ale jak już wspomniałam, każdy przeżywa inaczej. Jedni zalewają się łzami przez lata, inni zaciskają zęby i idą dalej przez to życie, cierpiąc wewnątrz. Jej zachowanie jednak dla śledczych było bardzo podejrzane. Ale nie było to znów dowodem na to, że to właśnie ona pozbawiła swojego męża życia. Czy musieli znaleźć niezbity dowód na to, że to właśnie ona jest sprawcą. 12 lutego 2019 roku śledczy w końcu aresztują Cheryl pod zarzutem pozbawienia swojego męża życia i przeprowadzają przesłuchanie. Kobieta początkowo zaprzeczała temu, że mogłaby w ogóle zrobić coś złego osobie, którą tak bardzo kochała, że ona nie ma z tym nic wspólnego, że ona nigdy by męża nie skrzywdziła, że ona nigdy nawet nie życzyłaby mu nic złego. Śledczy jednak mieli tak jakby dowód, który niekoniecznie musiał wskazywać na Cheryl, ale mógł spowodować przykładowo jej przyznanie się do winy. Dowodem było nagranie jednej z kamer znajdujących się na jednej z anten radiowych, która stała już po stronie czeskiej. Kamera wykazała jasno, że 24 listopada Mercedes GLE 4 Matic, należący do Cheryl, wjechał na teren Czech o 4:58
i 22 minuty po 6, tak jakby ten teren Czech opuszczał. To też jeszcze nie świadczyło o tym, że to właśnie ona akurat podróżowała tym samochodem. Mógł to być równie dobrze jej mąż, który jechał w towarzystwie jakiejś tam osoby. Kiedy przedstawiono Cheryl nagrania z kamery, ta wówczas pękła i zaczęła powtarzać: nie chciałam tego zrobić, broniłam się. Wiadomo, samo przesłuchanie, na którym podejrzany przedstawia przebieg zdarzenia, jest niepełne. Śledczy zawsze dążą do tego, żeby poznać również motyw zbrodni. Kiedy zarzucili kobiecie podczas przesłuchania, że dokonała czynu z niskich pobudek i w głównej mierze kierowała nią chciwość, ta odrzucała zarzut, jakoby miała popełnić ten czyn z powodów finansowych. Cały czas utrzymywała, że najzwyczajniej w świecie się po prostu broniła, że została zaatakowana przez męża, który od jakiegoś czasu był w stosunku do niej agresywny. Podejrzana zeznała, że kilka dni przed całym tym tragicznym zdarzeniem znalazła w szafie między ręcznikami garotę, czyli broń wykorzystywaną od czasów starożytnych, służącą do zaciśnięcia jej na szyi skazańca czy też ofiary, w rezultacie czego miało dojść do uduszenia. Kobieta podczas zeznań powiedziała, że obawiała się reakcji męża, kiedy ten zauważy zniknięcie garoty, a co za tym idzie, bała się oczywiście jej pozbyć. Obawiała się również ją zostawić, ponieważ podejrzewała, że jej mąż planuje targnąć się na jej życie. Po jakimś czasie nadszedł ten fatalny wieczór. 23 listopada 2018 roku para wybrała się na ulubione tagliatelle do lokalnej pizzerii. Po powrocie do domu, kiedy już zapadł późny wieczór, postanowili położyć się spać. Peta zasnął natychmiast, ale ona, ciągle myśląc o znalezisku, jak i o tym, czy to właśnie tej nocy jej mąż nie postanowi tego użyć, przewracała się z boku na bok i nie mogła zasnąć. Wstała więc, wzięła garotę i poszła do sypialni męża skonfrontować go z tym, co odkryła. Obudziła go i zapytała, po co mu to i do czego zamierza tego użyć. Ten odpowiedział: podejdź, pokażę ci. Po czym owinął garotę wokół jej szyi. W tym momencie spanikowała, wyciągnęła szybko głowę z pętli, przewróciła męża na łóżko i zacisnęła mu garotę na jego szyi. Ten zszokowany zdążył tylko krzyknąć: co robisz, Cheryl? Bronił się, szarpał i łapał ją za ramię. Nie chciała rozluźnić uścisku, ponieważ wiedziała, że kiedy to zrobi, mąż może wstać i zrobić jej krzywdę. Zaciskała więc garotę coraz mocniej i mocniej. Czynność wykonywała z zamkniętymi oczami, a kiedy w pewnym momencie je otworzyła, zorientowała się, że jej mąż już nie oddycha i się nie rusza. Doszło do niej, że po prostu nie żyje. Obawiając się tego, że nikt może jej nie uwierzyć, postanowiła pozbyć się ciała męża. Zdjęła z niego szlafrok, zawinęła jego nagie ciało w plantekę z wzorem w owoce, zawiązała sznurem i ściągnęła ciało ze schodów. Następnie podstawiła auto pod rampę, czyli taki jakby wyższy taras, na którym już leżał martwy Peta, i zepchnęła martwego męża do bagażnika. Z uwagi na to, że jej mąż był ciężki, cały ten proces wynoszenia zwłok z sypialni trwał ponad 3 godziny. Zabrała z domu kilka ręczników, które uprzednio dość mocno namoczyła w oleju sałatkowym, służącym do tego, żeby wzniecić ogień, który miał znów spalić ciało, a co za tym idzie, utrudnić identyfikację. Około 3 nad ranem wyjechała w kierunku Czech w celu porzucenia tam zwłok. Jednak jadąc te 200 km, ciągle obawiała się, że może stracić kontrolę nad ogniem i postanowiła tylko porzucić ciało męża gdzieś w Czechach. Jednak według prokuratora, który zapoznał się dość dogłębnie z sekcją zwłok, Cheryl próbowała spalić zwłoki, ale zrobiła to nieudolnie. Pod ciałem ofiary leżały ręczniki nasączone olejem sałatkowym i były częściowo nadpalone. Prokurator uważa, że oskarżona myślała, iż podpalając jeden z tych ręczników, pozostałe bez problemu również zajmą się ogniem. Dlatego nie poczekała, aż te ręczniki się wszystkie zapalą, wsiadła w auto i odjechała. Kiedy przesłuchujący ją śledczy zapytali, dlaczego nie poszła na policję ze znalezioną garotą, ta odpowiedziała, że to przecież tylko jakiś tam drucik, więc uznaliby ją za histeryczkę. Na pytanie, gdzie aktualnie znajduje się to urządzenie, oskarżona odpowiedziała, że przecięła narzędzie nożyczkami
i wyrzuciła przez okno samochodu w okolicach Gießenhausen. Ciągle powtarzała, że zrobiła to broniąc się, a motyw, jaki zarzucają jej śledczy, nie jest żadnym powodem, żeby kogokolwiek pozbawiać życia. W marcu 2020 roku ruszył proces, w którym toczyła się walka o wolność Cheryl i uznanie jej jako niewinnej. Prokurator przedstawił zarzut mówiąc: udusiła męża bez usprawiedliwienia drutem lub nie wykluczając garotą na wysokości jego otwartych ust, a następnie 1,5 razy owinęła pętlę wokół szyi męża i zaciskała, aż ten zmarł. Podejrzewano również, że Cheryl podała mężowi diazepam, który zniknął z zestawu ratunkowego znajdującego się w jej gabinecie. Śledczy podawali wątpliwość to, że kobieta dokonała tego sama, ponieważ ogólnie fizycznie nie powinna dać rady i uznano, że ktoś musiał jej w tym pomagać. Nie tylko w pozbawieniu oczywiście Peta von U życia, ale również w wyniesieniu zwłok z domu, zapakowaniu ich do auta, jak i później na miejscu wypakowaniu ich z tego auta. Jednak kobieta cały czas utrzymywała, że dokonała czynu sama bez żadnej pomocy. Lekarz sądowy niemiecki rozmawiał również z lekarzami patologami czeskimi, którzy dokonali sekcji zwłok. Oni uznali, że siniaki na głowie ofiary wskazują na czynną przemoc. Uważali również, że ofiara została odurzona, bo na ręczniku, który był wciśnięty w jego usta, znaleziono znikome ślady eteru. Jednak niemiecki specjalista uznał, że równie dobrze owe siniaki mogły wynikać z powodu usuwania ciała z domu. Tu chodzi oczywiście o to ciągnięcie mężczyzny ze schodów. Podważył również to, że mężczyzna został odurzony przed śmiercią, ponieważ znikome ilości eteru nie byłyby w stanie nawet go ogłuszyć. A ślady na szyi ofiary, czyli pierścienie, z których niektóre przebiegały jeden po drugim, sugerowały, że ofiara walczyła, co nie byłoby możliwe po takim znieczuleniu. Dla śledczych podejrzane było również to, że wraz z Peterem von U wyjechała para ogrodników, którzy zajmowali się ogrodem na posiadłości. Co było jeszcze bardziej dziwne, to właśnie to, że po zniknięciu ofiary żona Peta von U przelała na konto ogrodnika ponad 10 tysięcy euro. Dla nich było to jednoznaczne z zapłatą za pomoc w usunięciu ciała ofiary z domu. Ale sam Peta jeszcze za życia przelewał parze zajmującej się ogrodem dość spore sumy. Z wyjaśnień ogrodnika wynikało, że zawsze w taki sposób małżeństwo się z nimi rozliczało, że nie płaciło im miesięcznej czy też tygodniowej pensji, tylko płacili za wykonanie jakiegoś tam zlecenia. Czyli jeśli mieli zbudować taras, to po wykonaniu pracy otrzymali całą zapłatę. A to 10 tysięcy euro zostało przelane na ich konto po zniknięciu Peta von U, było zapłatą za wykonanie szkieletu mającego służyć za ogromną wojlerę, w której miały się znaleźć różne gatunki ptaków. Czyli to była jakaś tam część projektu tego małego zoo. Ogrodnik kategorycznie zaprzeczył, żeby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią jego pracodawcy, jak i z usuwaniem jego zwłok z domu. Ze względu na to, że na wyciągach z konta Peta von U również widniały przelewy przekraczające dość spore sumy, uznano, że to 10 tysięcy mogło być rzeczywiście zapłatą za zlecenie. Bo prawdę mówiąc, nie było jak udowodnić, że ta suma była podziękowaniem za pomoc. Ale jeśli adrenalina dała kobiecie siły, żeby udusić męża, to przecież taki stan nie utrzymuje się długo. I skoro przez 3 godziny ciągnęła go po całym domu do auta i po przebyciu 200 kilometrów do miejsca, w którym porzuciła zwłoki, ten poziom adrenaliny powinien opaść, a oskarżona powinna czuć się nieziemsko zmęczona. Więc skąd miałaby siłę, żeby wyciągnąć ciało Peta von U z bagażnika? Na to pytanie niestety nie znaleziono odpowiedzi. Może rzeczywiście ktoś jej pomagał? Ktoś, na kogo nie padły żadne podejrzenia? Psychiatra sądowy, która przeprowadziła badanie podczas 3 spotkań z oskarżoną w kwietniu i w maju 2019 roku, zeznała w sądzie, że podczas tych rozmów oskarżona wypowiadała się o mężu bardzo korzystnie. Mówiła o tym, że była nim zafascynowana, że on był takim typowym magnesem na kobiety, przystojny, dobrze ubrany i szarmancki. Wspominała również, że nie bała się, jeśli musiałaby spłacić męża, gdyby się rozwiedli. Jednak w tej pięknej historii miłosnej pojawiły się zgrzyty.
ponieważ uroczy mąż stał się cholerykiem, który wymagał ze strony swej żony ciągłego podziwu. Często zachowywał się prowokacyjnie, zapalał w nocy wszystkie światła, otwierał okna i słuchał bardzo głośno muzyki po to, żeby zirytować sąsiadów. Jeśli to nie pomagało, to przebywając w ogrodzie, naśladował pawie krzyki, a Cheryl wprowadzało to w ogromne zakłopotanie i powodowało wstyd. Jej młode pracownice donosiły, że są nagabywane przez jej męża, który w dość niewybredny sposób składał im niemoralne propozycje. Te donosy miały na celu spowodowanie jakiejś reakcji ze strony Cheryl, żeby ta przemówiła mężowi do rozumu. Prawdą było to, że mężczyzna uwielbiał flirtować i często można było przeczytać jakieś tam relacje z jego randek, które odbywał jeszcze przed poznaniem swojej żony. Lubił kobiety i uwielbiał flirtowanie z nimi. Więc można powiedzieć, że kiedy ożenił się z kobietą sukcesu, nadal uwodził inne. A dla Cheryl takie informacje były po prostu żenujące i bardzo poniżające. 12 listopada doszło do interwencji policji w posiadłości państwa U. Oskarżona początkowo mówiła wszystkim wokół o tym, że została zaatakowana przez męża i musiała interweniować policja. Ale według zeznań policjantów okazało się, że to właśnie ona wpadła w szał i cięła nożyczkami wspólne zdjęcia, na których była wraz z mężem, wykrzykując, że go załatwi. I to właśnie on tak naprawdę wezwał policję w obawie, że ta rzuci się na niego z tymi właśnie nożyczkami. Dla oskarżonej pieniądze były ważne. Nie zaprzeczała temu, które, rzec można, nie spadały jej przecież z nieba. Ciężko pracowała na swój sukces, a jej ukochany był tak naprawdę na jej utrzymaniu i ciągle było mu tych pieniędzy mało. Dla niego Cheryl nigdy nie miała wystarczająco dużo pieniędzy. On wolał jechać na zakupy i wydać masę pieniędzy w drogich butikach, niż zainwestować te pieniądze w dom czy w cokolwiek, co przyniosłoby parze jakieś zyski. Poza tym powiedziała psychiatrze, że kiedy skonfrontowała go z tym, że chce rozwodu, ten zaśpiewał jej taką sumę, że uznała, iż nie da rady spełnić jego życzenia, ale od razu zaznaczyła, że to nie było powodem pozbawienia męża życia, że wspomniała o tym tylko po to, żeby uświadomić psychiatrę, jak bardzo Peta leciał na kasę i że tak naprawdę dla niego tylko kasa się liczyła. Według psychiatry oskarżona potrafiła jasno opisać, co ją niepokoiło w zachowaniu męża, szczególnie to, że starał się ją ograniczać i upokarzać. Kiedy opisywała zdarzenie z 23 listopada, zrobiła to tak samo, jak opisała je przed śledczymi podczas zeznań. Oskarżona powiedziała również, że przez kilka dni po zbrodni odczuwała euforię, ale później ogarnął ją wstyd i strach. Po tych obserwacjach i w trakcie trwającego już procesu, psychiatra zeznała, że kobieta nie działała pod wpływem emocji, tylko wykonywała wszystko według wcześniej ustalonego planu. Oczywiście prokurator za wszelką cenę chciał udowodnić kobiecie, że motywem jej działania była chciwość, czyli nie chciała spłacić po prostu po rozwodzie męża. No niby miała dużo pieniędzy, ale to spłacenie opiewałoby na sumę ponad 1 000 000 euro. Małżeństwo nie miało podpisanej intercyzy, więc wszystko, co należało do oskarżonej, czyli te praktyki dentystyczne, posiadłość w Anglii, auta i wszystko, co wniosła w związek, należało również do jej męża. Jeśli odliczyłoby się część posiadłości, w której wspólnie zamieszkali, to i tak suma, jaką musiałaby go spłacić, była kolosalna. Być może wykorzystywał to i wiedział, że Cheryl dużo straci, kiedy się z nim rozwiedzie, a on wówczas dużo zyska. Także ona byłaby na pozycji przegranej, a on, nie przejmując się już donosami młodych pracownic, że są przez niego nagabywane, robił co chciał. Oczywiście to są tylko przypuszczenia, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy rzeczywiście Peta von U wykorzystywał pozycję żony i jej bogactwo, szantażując ją. Prawdą jednak jest to, że był chętny na wdzięki młodych i pięknych kobiet. Te pracownice, które zeznawały w sądzie, przedstawiły kopie rozmów, jakie przeprowadzał z nimi szlachcic. Policja, przeszukując laptopa oskarżonej, znalazła najczęściej przeszukiwane przez nią frazy. Były to: jak rozpoznać demencję u małżonka, zacznij od nowa w wieku 60 lat, albo 10 najstraszniejszych metod egzekucji w historii.
6 dni po tym, jak 12 listopada wezwano do rezydencji policję, kobieta szukała metod egzekucji w internecie i była szczególnie zainteresowana tym, w jakiej temperaturze ludzki tłuszcz będzie w stanie zająć się ogniem i skutecznie spalić. Prokurator przedstawił w sądzie dowody, które miałyby świadczyć o tym, że pozbawienie Petera von U życia było zaplanowane przez jego żonę, że nie było to działanie pod wpływem impulsu, tylko przemyślane wykonanie zadania, które sobie sama postawiła. No, ale są tacy, którzy uważają, że kobieta kogoś chroni, bo jeśli chciałaby naprawdę, żeby nie zidentyfikowano ciała męża, to jako lekarz powinna wiedzieć, że sztuczny staw biodrowy ma swój numer seryjny. Powinna również o tym wiedzieć, że tego stawu biodrowego nie da się tak spalić, więc albo nie wiedziała o tym znaczącym fakcie, albo tak naprawdę to nie ona dokonała tego czynu, a przejęła go na siebie. Niektórzy podają wątpliwość to, że wiedziała o sztucznym stawie biodrowym z uwagi na to, że blizna pooperacyjna z pewnością powinna rzucać się jej w oczy. Teraz prawdopodobnie te blizny nie są aż takie duże, więc mogłaby jej nie zauważyć. Albo sam małżonek powiedział jej, że to po jakiejś tam operacji, nie wspominając o protezie. Jednak prokurator na sali rozpraw, uzupełniając opis zdarzenia, jaki podała podczas przesłuchań, udowodnił, że oskarżona tylko i wyłącznie ponosi winę za śmierć męża. 23 listopada 2018 roku odwołała operację w swoim gabinecie w Monachium i wyjazd do swoich córek do Londynu. Około 20:40 po powrocie z posiłku wyłączyła monitoring w willi, co uznano za moment, po którym zaraz dokonała zbrodni. W godzinach porannych zapakowała zwłoki do bagażnika swojego Mercedesa i udała się w kierunku Czech. Prokurator zaznaczał jeszcze, że była na tyle perfidna, że okłamała nawet własne dzieci na temat miejsca pobytu jej męża, nigdy nie wspominając o rzekomej samoobronie. Łatwość, z jaką rozpowszechniła legendę o zniknięciu męża i zagrała najpierw opuszczoną żonę, a później pogrążoną w żałobie wdowę, wskazuje według prokuratora na działania zaplanowane. Cheryl na rozprawach nie wyglądała na jakoś specjalnie załamaną. Często się uśmiechała i wyglądała na bardzo pewną siebie. W końcu broniło jej trzech najlepszych prawników. Oczywiście prokurator wniósł o dożywocie, a adwokaci oskarżonej wnieśli o uniewinnienie z powodu działania w samoobronie. Sama oskarżona w ostatnich słowach błagała sąd o uniewinnienie i wypuszczenie jej na wolność. W piątek po południu 22 maja 2020 roku stomatolog dziecięca została skazana przez sąd na 9 lat pozbawienia wolności. Bardzo bym chciała zakończyć tą historię słowami i żyli długo i szczęśliwie. Ale to szczęśliwe życie skończyło się na długo przed tym, zanim się na dobre zaczęło. Chciałabym również zakończyć słowami, że została skazana na dożywocie. Ale jak widać, sąd nie do końca był przekonany o całkowitej winie kobiety. Być może na wyrok wpłynęła również opinia, jaką się oskarżona cieszyła wśród pracowników, klientów, jak i znajomych. Mogę za to powiedzieć, że tak jak chciała zacząć od nowa, tak zaczęła. Szkoda tylko, że to nowe nie będzie przepełnione luksusem ani szczęściem. Do tego nie wiadomo, czy nie ucierpią na opinii również jej praktyki dentystyczne. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem, jak zawsze, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.